Kwestia kompetencji medialnych jest strasznie trudna, bo musimy pamiętać, jak mało czasu przeciętny człowiek w rozwiniętym społeczeństwie może poświęcić na zapoznawanie się z informacjami w mediach. Ile to jest? 10 minut dziennie? Pół godziny w przypadku osób aktywnych. Bardzo aktywni, to jest godzina. Jak w ciągu tak krótkiego czasu wyrobić sobie pogląd na rzeczywistość? To jest szalenie trudne i moim zdaniem oczywiście trzeba ludziom pomagać, zdobywać informacje, ale żadne wykształcenie nie jest w stanie zwykłemu człowiekowi dać szansy wyrobienia sobie poglądu na rzeczywistość w takim stanie mediów jak dziś i przy tak złożonej rzeczywistości jak dziś. To jest trochę dramat grecki, mi się wydaje. Oczywiście w krajach, w których istnieją porządne media publiczne, które nie muszą być mediami komercyjnymi, które nie muszą na wszystkim oszczędzać, które nie muszą rezygnować z jakości i treści ze względów ekonomicznych, to w tych krajach demokracja wygląda trochę lepiej. Jest mniej emocjonalna. Mniej, to nawet bardzo dobrze widać, ona, bo w Europie na przykład mamy dwa modele. Mamy model demokracji kooperatywnej, konsensualnej i demokracji opartej na konflikcie. W tych krajach, w których istnieją silne media publiczne, dominuje demokracja konsensualna, czyli racjonalne dokonywanie wyborów. To jest Skandynawia, Niemcy, Wielka Brytania w dużym stopniu. W dużym stopniu, chociaż nie całkiem. Tak? Szwajcaria, Austria, koniec. Tam są silne media publiczne. Kraje, które nie mają silnych i niezależnych od władzy mediów publicznych, jak Francja, Hiszpania, Włochy, Polska, Białoruś, można by dalej wymieniać, mają model demokracji oparty na konflikcie, budowanym wokół byle czego. To na ogół nie jest konflikt dotyczący spraw istotnych, to na ogół jest konflikt dotyczący głupstw, bardzo radykalny, w cieniu którego podejmuje się istotne dla ludzi decyzje. I mi się wydaje, że żeby nie wiem jak kształcić społeczeństwo, to dopóki taki właśnie konfrontacyjny model demokracji istnieje i dopóki media funkcjonują wedle zasady tego modelu, czyli sensacja na pierwszej stronie codziennie, a nie problem do rozwiązania na pierwszej stronie codziennie, czyli codziennie ktoś jest winny na pierwszej stronie, a nie ktoś ma problem i zastanówmy się, co z nim zrobić, to tak długo ta demokracja nie będzie dobrze wyglądała, żeby nawet dzieci miały 20 godzin w tygodniu edukacji medialnej. Bo co z tego, że one odrzucą to, co jest w mediach, żeby dowiedziały, że to jest niedobre. Więc to jest dużo głębszy problem. Wydaje mi się, że problem, który wyrasta z kultury, mówi się medioznawcy, tacy jak na przykład Mancini, mówią o źródłach katolickich takiej sytuacji, że to religia, bo to głównie w krajach protestanckich, Austria jest wyjątkiem, udaje się niekonfrontacyjny model demokracji budować i mediów taki model, ale być może sprawa jest jeszcze szersza. Może to jest kwestia pewnej tradycji, też relacji z władzą, no, wielu złożonych spraw. Więc ja bym zaczął jednak od próby zbudowania i raczej bym kładł nacisk na tworzenie mediów publicznych respektujących standardy i wartości, a nie hołdujących konfliktowi. Ale pytanie zawsze jest takie, skąd jajo, skąd kura, prawda? Czy te kraje, w których są silne media, mają silne media publiczne dlatego, że mają niekonfrontacyjną, konsensualną kulturę polityczną, czy mają konsensualną i konstruktywną wobec tego kulturę polityczną, dlatego że mają takie media? No, na to pytanie nie ma odpowiedzi, chociaż medioznawcy ich szukali, ale znaleźć się nie daje.